Ciągniemy dalej list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Jest to niesamowity tekst. I chciałbym zacząć od tego, że niektórzy z nas wybierają się na konferencję zimową z Ruchem Nowego Życia, obecnie MT28. To będzie w Bielsku Białej. Jeszcze jest ostatni moment, że można się zapisać. Jeśli jesteś pod koniec liceum do 30 roku życia włącznie, nie musisz być studentem czy absolwentem, ale zainteresowany na przykład studiami, to warto pojechać na ten obóz. Głównym mówcą będzie z Etiopii Tariku Fufa. Jego świadectwo jest fascynujące. Można je znaleźć na YouTubie, jak nawrócił się z rodziny nominalnie muzułmańskiej, trochę związanej z takimi religiami w stylu kult przodków i tak dalej. Więc ten 13-letni chłopiec, młody mężczyzna, usłyszał Ewangelię od anonimowego ewangelisty, ponieważ mama została, biologiczna jego mama, została zostawiona przez ojca i wychowywał się w domu z macochą. Cały czas czuł pewne odrzucenie i brak miłości, więc jak ewangelista powiedział mu: Jezus cię kocha, to w jego życiu zagrały bardzo czułe struny. Nawrócił się, ale rodzina nie była z tego powodu zachwycona. Pewnej nocy obudził go tata i była taka trudna, poważna, rodzinna rozmowa. Albo wybierasz Jezusa, albo nas jako rodzinę, bo przynosisz wstyd naszej rodzinie. No, on wybrał Jezusa. Ojciec się bardzo zdenerwował, wpadł we wściekłość. Razem z macochą go pobili, ostrymi narzędziami pokaleczyli jego twarz. Nawet ojciec ugryzł go w policzek, do dziś dzień ma ślad. I on miał astmę. Wywlekli go na ulicę, żeby umarł. Co się stało dalej, to musicie albo obejrzeć świadectwo na YouTubie, albo pojechać na sylwestrowisko, bo tak się ta konferencja nazywa. No to, że przeżył, no bo już tyle powiedziałem, to muszę powiedzieć, przeżył, ponieważ przyjeżdża na konferencję. Więc jest to na pewno fascynująca historia, ale chodzi mi o to, że możemy zastanowić się, co przemknęło przez jego myśl, kiedy nowo nawrócony człowiek do Jezusa, który go kocha, co dostaje? Dostaje odrzucenie? Dostaje pobicie i skazanie na śmierć. Mógłby zadać pytanie: Panie Boże, za co? Czy tak ma wyglądać ta Twoja łaskawa, wielka miłość? I niektórzy z nas przeszli różne doświadczenia, cierpienia, już jako wierzący. I być może też w głowach niektórych z nas pojawiło się pytanie: Boże, dlaczego mnie to spotyka? Przecież staram się być Tobie wierny. Dzisiejszy tekst sporo nam w tej kwestii tłumaczy. Przeczytajmy nasz główny fragment, to będzie właśnie Hebrajczyków 12 rozdział od 4 do 13 wersetu. Czytamy 12 rozdział listu do Hebrajczyków od 4 wersetu. W walce z grzechem nie opieraliście się jeszcze aż do przelania krwi. Całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, która odnosi się do was jako synów. Synu mój, nie lekceważ pouczeń Pana i nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy. Po kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, jeśli nasi ziemscy ojcowie karcili nas, a my ich za to szanowaliśmy, to czy nie tym bardziej powinniśmy podporządkować się Ojcu Duchów po to, żeby żyć? Ziemscy ojcowie karcili nas według swego uznania, w trosce o nasze krótkie, skądinąd życie. Bóg natomiast czyni to dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Tyle nasz natchniony, nieomylny tekst Słowa Bożego. I mam pytanie, chrześcijaninie, czy wiesz, że jest coś takiego jak walka z grzechem?
zmaganie się, wytrwanie wobec ciężkich przeciwności, wobec fałszywych oskarżeń albo jakiejś silnej pokusy. Bo autor listu do Hebrajczyków przyznaje, że jego adresaci już zaznali różnych przeciwności, prześladowań, ale jeszcze nie polała się krew. Słowa w walce z grzechem nie opieraliście się jeszcze aż do przelania krwi są pewną kontynuacją myśli z 10 rozdziału, ponieważ są w 12 rozdziale, dlatego są na dole. To nie jest tak, że pomyliłem coś. 10 rozdział w 32 wersecie są tutaj takie słowa. Przypomnijcie też sobie dawniejsze lata, kiedy już jako oświeceni nie ulegliście mimo wielkich cierpień, czy to jako publicznie zawstydzani przez zniewagi, udręki, czy też jako stojący u boku tych, których tak traktowano, bo przecież dzieliliście cierpienia z więźniami i z radością przyjęliście grabież swojego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. A więc to są te ich prześladowania. Byli zawstydzani, wyszydzani, stali obok tych, którzy byli prześladowani. Nawet ich mienie zostało zagrabione. Oni przyjęli to z radością, bo wiedzieli, że mają majętność trwalszą. Ale w tym wszystkim nie polała się jeszcze krew. Zbliżała się nowa fala prześladowań. Już takich dotyczących na przykład utraty życia czy kwestii tortur. A więc oni są pochwaleni za to dotychczasowe dzielne opowiadanie się za wiarą. Nie stanęli wobec tej próby, gdzie trzeba by było zapłacić najwyższą cenę, taką jak na przykład czytaliśmy z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, ta lista bohaterów wiary. Niektórzy z nich zapłacili właśnie tę najwyższą cenę. I w przypadku adresatów tego listu perspektywa intensywniejszych prześladowań, które się zbliżały, sprawiała, że niektórzy zaczynali się chwiać w swojej lojalności wobec Jezusa. Ich myślenie było takie. Dopóki wyznawaliśmy wiarę mojżeszową, ten Stary Testament, jeszcze nie było podziału na Stary i Nowy Testament, ale według nas Stary Testament, to było wszystko dobrze. To była legalna wiara, nikt nas nie prześladował. Jak tylko się nawróciliśmy do tego Jezusa, to zaczęły się prześladowania, szykany. Może zatem bezpiecznie jest wrócić do tej bezpiecznej religii, tego objawienia proroków i prawa mojżeszowego. Czyli to pokazuje, ten kontekst pokazuje nam, z jakim grzechem tutaj mamy do czynienia. Jaki grzech adresuje autor tego listu. Bo tematem głównym przesłania jego listu jest zachęta do wczesnej gminy żydowskiej, żeby nie popełniła grzechu odstępstwa od Jezusa. Żeby nie wrócili do zakonu, do prawa, do Starego Przymierza, jakbyśmy powiedzieli. I oczywiście nasz tekst zaczyna się o tym, że nie stanęliśmy wobec rozlewu krwi, jeśli chodzi o pokusy, jeśli chodzi o grzech. I nie możemy podstawić tu dowolnego grzechu, bo autor listu do Hebrajczyków ma przede wszystkim na myśli ten grzech odstępstwa. Ale zasada działa ta sama, że cierpienie może pomóc przyspieszyć uświęcenie wierzącego. Może pomóc nam rozstać się nie tylko z grzechem odstępstwa od Jezusa, ale z jakimkolwiek grzechem. Czyli mamy tutaj, autor listu do Hebrajczyków mówi o tym samym, o czym mówił apostoł Piotr. Czytamy o tym w 4 rozdziale pierwszego listu. O cierpieniu, które może sprawić, że rozstaniemy się z grzechem. Chrystus cierpiał w ciele. Wy też przygotujcie się na to. Kto przeszedł przez cielesne cierpienia, ma już dosyć grzechu i pragnie dalsze życie w ciele poświęcić nie zaspokojeniu ludzkich żądz, ale woli Boga. Wystarczy, że w minionym czasie robiliście to, co lubią poganie. Żyliście w rozwiązłości, rozpuście, rozpasaniu, biesiadach, pijatykach i obrzydliwym bałwochwalstwie. Teraz dziwi ich, że wam nie śpieszno nurzać się z nimi w tym bagnie nierządu i bluźnią wam. Apostoł Piotr mówi, że wasza zmiana życia jest tak radykalna, że wasze otoczenie jest zdziwione. Ale co sprawiło to? Cierpienie. Cierpienie cielesne powoduje, że człowiek ma już dosyć grzechu.
Oczywiście w tej zasadzie, jaką tutaj przedstawiliśmy, cierpienie może pomóc przyspieszyć uświęcenie, jest ten kwalifikator może, dlatego że to nie jest automatyczne. Niektórzy zareagują dobrze. Pan Bóg zsyła cierpienie, to jest dla nas alarm, rozstaje się z grzechem, chce się uświęcać. Ale dla innych cierpienie, no to muszę znaleźć pociechę. I zamiast biec do Boga, żeby znaleźć tę pociechę, szukam pociechy w grzesznych przyjemnościach. Osuwam się w stary styl życia. W następnych słowach naszego tekstu mamy powiedziane, że odbiorcy tego tekstu zapomnieli. Całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, która odnosi się do was jak synów. Syn mój, nie lekceważ pouczeń Pana i nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy. Bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Bo dla nich te piętrzące się prześladowania i cierpienia jawiły się jako sygnał. O, idę w złym kierunku. No przecież kochający Bóg nie dopuściłby, gdybym wszedł według Jego woli, żeby były takie przeciwności. Muszę więc zawrócić i znaleźć wygodniejszy, bezpieczniejszy styl życia. Jaki to błąd? To jest ogromny błąd. Cierpienia nie oznaczają, że jestem w złym miejscu. Początek tego 5 wersetu powinno się odczytywać w zasadzie jako pytanie z nutą zarzutu. Czyście całkowicie zapomnieli? Takie retoryczne, że czyście całkowicie zapomnieli o tym napomnieniu. Boże Słowo każdego pobożnego Izraelitę, wychowywanego, no, czytającego prawo, czytającego proroków, księgi mądrościowe, uczyło w Księdze Przysłów, żeby nie odrzucaj, synu mój, pouczenia Pana. Nie obrzydzaj sobie jego przestróg, bo kogo Pan kocha, tego karci jak ojciec swojego ukochanego syna. Do tego tekstu czyni aluzję autor listu do Hebrajczyków. Oni powinni mieć to na myśli. Oni powinni o tym pamiętać. W księdze Hioba mamy też podobną myśl. Szczęśliwy jest człowiek, którego sam Bóg poprawia. Nie pogardzaj więc karceniem wszechmocnego, bo on rani, ale opatruje. Uderza, lecz jego ręce leczą. Autor wyrzuca tym Hebrajczykom, że poprzez brak zwrócenia uwagi na Boże karcenie, na Bożą korektę, oni tak naprawdę pogardzają Bożym działaniem, którego celem jest ich poprawa, ich wychowanie. To tak jakby syn pogardzał dyscypliną ojca. Jaka powinna być reakcja zorientowanego w Słowie Bożym dziecka Bożego? Kiedy zbliżają się prześladowania, no, inne cierpienia, to przychodzisz do Boga i pytasz: Panie Boże, wiem, że jesteś suwerennym Bogiem. Cokolwiek na mnie spada, to Ty dopuściłeś. Niezależnie od tego, co się będzie działo, deklaruję Ci, że będę Ci lojalny, będę chciał pełnić Twoją wolę, nie odstępować od Twojego słowa, uwielbić Twoje imię w czymkolwiek, co mnie spotka. Panie, co chcesz mi przez to powiedzieć? Co mam zmienić? Co mam porzucić? To jest postawa wiary. To jest postawa akceptacji, że to, co mnie spotyka, jest dla mojego skorygowania, dla mojej lekcji. I szukasz odpowiedzi w Bożym Słowie, szukasz w modlitwie. Rozmawiasz z doświadczonymi chrześcijanami. Jak w takiej sytuacji powinieneś postąpić? A co zrobili niektórzy z tamtych Hebrajczyków? Zaczęli się zastanawiać, a może sobie dać spokój z tym Jezusem? Jaka wielka różnica między reakcją wiary, a reakcją niewiary, zwątpienia. Dlaczego właśnie taką reakcję mamy okazywać wobec nieprzyjemnych doświadczeń, wobec tych prześladowań, cierpień? Następne słowa wyjaśniają naszego fragmentu, 6 werset. Bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Okazuje surowość, to jest takie eufemistyczne tłumaczenie, bo tak naprawdę tam jest słowo chłoszcze, biczuje. To jest to samo słowo, które opisywało ubiczowanie Chrystusa. Czy dobrze to rozumiemy? Bóg, który jest miłością, doskonałą miłością, tych, których miłuje, doświadcza, karci, chłoszcze,
gdy trzeba. A czyni tak, jak czytamy, z każdym synem, oczywiście w domyśle i z córką, którego przyjmuje. Znowu to tłumaczenie jest darzy uznaniem, nie jest zbyt fortunne. Większość tłumaczeń oddaje to słowo przyjmuje. Czyli Bóg przyjmuje nas na swoje dziecko i co? Dostajemy dobre lanie, prędzej czy później. Oczywiście nie zawsze to będzie fizyczne wychowanie. To mogą być różne nieprzyjemne okoliczności, które nas wychowują. Ale możecie zapytać, dlaczego? Dlaczego tak jest? Czyż Ewangelia nie jest Ewangelią Bożej łaski, że grzesznik może dostąpić odpuszczenia grzechów za darmo tylko dlatego, że Jezus cierpiał na krzyżu, więc On wziął karę, winę naszą i to spadło na Niego? Czyż po to, nie po to On cierpiał, żebyśmy my nie cierpieli? No, oczywiście On cierpiał po to, żebyśmy my nie cierpieli w piekle odpłaty Bożej. To byłaby kara. Natomiast nasz tekst mówi, że Jezus nie zabrał wszystkich naszych cierpień. Niektóre cierpienia, które na nas spadają, są dla naszego wychowania. Więc myślenie, że zaraz po nawróceniu powinienem doświadczać samych błogosławieństw, nie jest biblijnym myśleniem. A dlaczego cierpienie? Tekst nasz podaje dwa powody owego cierpienia, owego ćwiczenia, jakie Pan Bóg na nas zsyła. Upewnienie nas co do naszego zbawienia. Nie jest błahy powód. Oraz troska o nasze uświęcenie. Bo werset 7 mówi, cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Inne tłumaczenia wiążą oba zdania jako przyczynę i skutek. Jeśli znosicie karcenie, jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Aha, czyli karcenie, chłostanie, ojcowskie zabiegi, aby nas wychować, są najlepszym dowodem, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że zostaliśmy przyjęci do Bożej rodziny. Obecność cierpienia w naszym życiu już wierzących daje nam solidną podstawę do tego, abyśmy mogli być pewni naszego zbawienia. Przecież zbawienie jest przez wiarę. Kiedy zaufasz Panu Jezusowi, to nie zapala się żadna lampka na twoim czole. Jak możesz poznać, że to naprawdę stało się faktem? No oczywiście możemy powiedzieć, że niektórzy to czują. Ja słyszałem świadectwa, że jak człowiek zaufał Jezusowi, w końcu ugiął kolana przed nim i przyjął Jego panowanie, to poczuł, jak 20 ton z Jego serca spadło. Inni mówią, niczego nie poczułem. No bo na uczuciach nie możemy w tej kwestii polegać. One mogą być zwodnicze. Jest też zmienione życie. Oczywiście ktoś, kto zaufał Jezusowi, dostał nową naturę i jego życie będzie zmienione stopniowo. Ale to też nie może być absolutny fundament, dlatego że faryzeusze jak najbardziej pracowali nad zmienianiem swojego życia, i Jezus tego nie zaakceptował, bo to nie wypływało z serca wdzięcznego i poddanego Bogu. Natomiast spadające na nas cierpienia mogą być dodatkowym, ważnym dowodem, że staliśmy dziećmi Bożymi, przeszliśmy na stronę światłości i teraz jesteśmy w konflikcie, duchowym konflikcie i dostajemy cięgi. Oczywiście nie mówimy to o naturalnych cierpieniach, jakie na nas spadają, które zawiniliśmy, o których na przykład mówi znów 1 Piotra, 4 rozdział. Uważajcie się za szczęśliwi, gdy was znieważają ze względu na imię Chrystusa, bo spoczywa na was duch Boga i chwały. Niech nikt z was już nie cierpi jako zabójca lub złodziej, jako złoczyńca lub ten, który się miesza w cudze sprawy. Jeśli natomiast kto cierpi jako chrześcijanin, niech przestanie się wstydzić, niech raczej tym imieniem przynosi chwałę Bogu. Czyli jest rodzaj cierpień, kiedy sami sobie zawinimy. Jeśli byłeś w firmie, w której robiono przekręty i wyłudzano od państwa VAT, a teraz jest modne wyłapywanie tych wszystkich spryciarzy, gdzie tam różne fikcyjne firmy przekazywały sobie jakieś faktury za towar, który nigdy nie był wysłany, a od państwa proszono o pieniążki za zwrot VAT-u. I teraz zapuka do ciebie kilku funkcjonariuszy CBA, to nie płacz przed Bogiem, Panie Boże, dlaczego chłoszczesz mnie? Ty po prostu zbierasz to, co posiałeś.
Ale to dyscyplinowanie od Boga bardzo często polega na tym, że jesteśmy prześladowani ze względu na naszą lojalność wobec Jezusa, wobec Jego Słowa. Będziemy na przykład szykanowani za to, że odmówimy gnębienia jakiegoś współpracownika, na którego koledzy się uwzięli, żeby pod jakimś fałszywym pozorem wywalić go z pracy. Albo za odmowę, by tuszować przestępstwa czy jakieś przekręty szefa. Albo za odmowę zgody na niemoralną propozycję i tak dalej. Jeśli będziemy trzymali się Bożego Słowa, nie łudźmy się, nie dostaniemy oklasków od tego świata, który trwi w złem, ale bardziej niż rzadko dostaniemy krytykę, posądzenie, obmowę, fałszywe oskarżenia, a przynajmniej ostracyzm. Ostracyzm to takie fajne słowo, społeczne wyizolowanie bez powodu z życia towarzyskiego czy społecznego właśnie. Więc dyscyplinowanie nas przez Boga po naszym nawróceniu jest taką niezawodną wskazówką, takim podstawą do tego, abyśmy mogli być pewni, że jesteśmy zbawieni. Dlaczego? Bo w wersecie 6 jest powiedziane, że Bóg karci każdego, kogo przyjmuje jako syna czy córkę. Werset 8 jeszcze dopina w drugą stronę. Jeśli nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Jeśli jesteś chrześcijaninem, narodzonym na nowo w rodzinie Bożej, będziesz chłostany, będziesz karcony. Czyli brak takiego karcenia od Boga jest silną wskazówką, że może nie jestem po właściwej stronie, może nigdy nie stałem się dzieckiem Bożym. Wtedy życie takiego pseudobrata czy pseudosiostry, choć zewnętrznie może być wyuczone po chrześcijańsku, jednak we wnętrzu będzie niekonfrontowanym przez dyscyplinę Bożą pogrążaniem się w światowym, bezbożnym, ale takim ukrytym życiu. Takie tylko pozory zostaną. Takie osoby powinny się przerazić faktem. Jejku, nie jestem korygowany. Nie jestem karcony. Ja nadal grzeszę, a Bóg nic. To może wskazówką być, że nie jesteś Bożym dzieckiem. Teraz krótka dygresja na temat pewności zbawienia. Zobaczcie, pewność zbawienia jest bardzo ważną prawdą biblijną. Jeśli wyznajemy Ewangelię stuprocentowej Bożej łaski, że Jezus Chrystus dokonał w pełni, całkowicie naszego odkupienia i zasługa jest całkowicie zapracowana przez Niego, to mamy nie tylko przywilej, ale prawo być pewnym swojego zbawienia. I teraz, jeśli ktoś głosi Ewangelię, że można utracić zbawienie, już odszedł od biblijnej wiary zbawienia łaską, od biblijnej nauki zbawienia łaską przez wiarę, wyłącznie przez działanie Boga. Bo wtedy Ewangelia by brzmiała: ofiara Jezusa plus twoje wytrwanie, plus twoje niewyrzeczenie się Jezusa, plus coś. A to już nie jest biblijna Ewangelia. I wiecie, kiedy spotykamy różne fragmenty, które by sugerowały, że Pan Bóg może na wierzących się mocno pogniewać, kiedy czytamy w dzisiejszym tekście, że Pan Bóg może karcić, dyscyplinować swoje dzieci, to może przyjść taka myśl, zwłaszcza kiedy dostajesz te cięgi. A może ja utraciłem zbawienie? Może wypadłem z łaski? Może już nie jestem dzieckiem Bożym? W Starym Testamencie też tak było. Kiedy lud wybrany był niewierny Bogu, Pan Bóg się zdenerwował, wysłał najpierw północne plemiona do niewoli, później Judę i Beniamina tak samo. I w Jeremiasza 33:24 czytamy. Pan Bóg mówi do Jeremiasza: czy zauważyłeś, co mówi ten lud? Powtarzają: Pan wybrał u nich dwa rody, już je jednak odrzucił. I tak wzgardzili mym ludem. Przestali go nawet uważać za naród. Jednak Pan mówi tak: jak zawarłem przymierze z dniem i nocą, jak ustanowiłem prawa nieba i ziemi, tak nie odrzucę potomków Jakuba ani Dawida, mojego sługi. Od niego pochodzić będą panujący nad potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba, bo przywrócę im powodzenie i okażę im miłosierdzie. Zobaczcie, Pan Bóg dał obietnicę, że zawarł przymierze i się nie wycofa.
Ale Izraelici widzieli, no obiecał, że nie wycofa się, ale jednak te narody poszły w niewolę. Chyba przestały być ludem Bożym. Chyba Boże przymierze zostało odwołane, zerwane. Pan Bóg mówi do Jeremiasza, patrz, słuchaj, co oni mówią. Oni bredzą. Jeśli ja coś obiecałem, to ja tego dotrzymam. Jeśli potrafisz zmienić przymierze z dniem i nocą, prawa nieba i ziemi obalić, to możesz obalić moje przymierze. Pan Bóg dotrzyma swojego słowa. Tak samo jest w Nowym Przymierzu. Jeśli Pan Bóg obiecał, że w Chrystusie jesteś zbawiony, to jesteś zbawiony. A karcenie jest dowodem, że Pan Bóg to zbawienie w tobie ukształtuje, zachowa i doprowadzi do uświęcenia. I dzisiaj również to czasowe karcenie ktoś mógłby wziąć, o, Pan Bóg się na mnie obraził, już tak nabagniłem, że już przestałem być Jego dzieckiem. Nie, jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli masz nową naturę i Bóg cię karci, nie przestaniesz być Jego dzieckiem, ale lepiej poddaj się tej dyscyplinie. Po co wierzgać przeciwko Panu Bogu? Wracamy do naszego tekstu. Drugim celem, dla którego Pan Bóg nas jako wierzących, swoje umiłowane dzieci chłoszcze, to jest to, że ziemscy ojcowie karcili nas według swego uznania w trosce o nasze krótkie, skądinąd życie. Żebyśmy nie zeszli na psy w domyśle. Bóg natomiast czyni to dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Bóg chce i dąży do naszego zupełnego uświęcenia. Uświęcenia naszych myśli, naszych pragnień, naszych decyzji, słów, działań. I to nie jest opcja. Bóg czyni tak z każdym z nas. Oczywiście, kiedy czytamy to o uczestnictwie w Bożej świętości, nie możemy brać tego literalnie. Jest coś takiego jak esencjonalna Boża świętość, zgodna z Jego naturą. Do tego nie mamy dostępu, my jesteśmy tylko stworzeniem. To nie oznacza ten tekst, że teraz te osoby szczególnie oczyszczone przez dyscyplinę będą jakoś ubóstwione i będą jakimś super nad ludźmi, których trzeba jakoś czcić czy coś takiego. Nie. Chodzi o to uświęcenie życiowe, praktyczne, o prawość życia codziennego. Czyli kiedy czytamy o tym, że Bóg chce, żebyśmy byli uczestnikami Jego świętości, to znaczy, żebyśmy odrzucili wszystko to, co pospolite, co nieświęte, co nie jest zgodne z Jego wolą i żyli Jego słowem. Zgadza się to z 11 wersetem, gdzie mowa jest: żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. No właśnie, ten owoc sprawiedliwości nie jest jakimś początkowym usprawiedliwieniem, o którym bardzo dużo apostoł Paweł pisze w swoich listach, ale jest mowa o tym, o tej prawości codziennej. Niech nas nie zmylą to podobieństwo nazw. Paweł mówi usprawiedliwienie, usprawiedliwienie i mówi o naszej pozycji przed Bogiem. Natomiast tutaj jest owoc sprawiedliwości w sensie prawości życia codziennego. Uświęcenie. Czyli skoro jednym z celów dyscyplinowania nas przez Boga jest nasze postępujące uświęcenie, to znaczy ta zamiana naszych zachowań, tych zewnętrznych, na te, które będą zgodne z naszą naturą, którą Bóg nam dał w Nowym Narodzeniu, to znaczy, że Pan Bóg będzie tego pilnował, aby to nastąpiło. Bóg chce, żebyśmy byli Jego doskonałymi świadkami, Jego światłości, Jego natury. I chłostanie to może dotyczyć, tak jak wcześniej mówiliśmy, sytuacji, że jesteśmy teraz dziećmi Bożymi, dlatego spotykają nas prześladowania, ale również, skoro mamy teraz kontekst uświęcenia, chłostanie może dotyczyć tych dziedzin naszego życia, w których uświęcenie jeszcze tak troszeczkę się zacięło, gdzie jeszcze nam brakuje do charakteru Chrystusowego. Na przykład ktoś nie jest precyzyjny w przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Zobaczcie, tyle samochodów przyjechało, akurat ciebie patrol zatrzyma. Bo Pan Bóg chce, żebyś się uświęcał. Jakiś uczeń czy student z definicji nie ściąga. Tutaj ponoć się mówi, nie zgapia. Na Mazowszu było nie ściąga. No ale tylko raz chciałem na egzaminie sprawdzić wyniku kolegi.
profesor, nauczyciel akurat mnie zauważył, przyłapał i wyciągnął. I tak dalej. Zobaczcie, Pan Bóg będzie pilnował, żeby Jego dzieci nie osuwały się w te zwyczaje tego świata. I tak jak nasz tekst mówi, nigdy nie będzie to początkowo przyjemne. Wizyta u dyrektora, mandat, to nie są przyjemne rzeczy. Ale to są konieczne cierpienia, które przybliżają nas do tego, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Chrystusa. Czasem będzie to w formie napomnienia od siostry czy brata. Do dziś dzień pamiętam, jak jeden pracownik misyjny wśród dzieci opowiadał, odwiedzał jedną kaplicę, jeden zbór, więc przyszedł do kaplicy. Pastor witał go bardzo ciepło w drzwiach, przyszedł ze swoją rodziną, przywitał się z tym pracownikiem misyjnym, z jego żoną, ale był jeszcze synek. O, ten przeszedł niezauważony. Pracownik misyjny na boku szczerze wygarnął pastorowi: zaraz, tyś pominął osobę, która jest dla Jezusa bardzo ważna. Co to komunikowało mojemu synowi? Dorośli są ważni w oczach przywódców Kościoła, a ja nie jestem ważny. To jest zgorszenie. Odkąd usłyszałem to świadectwo, staram się witając nigdy nie przeoczyć dzieci. Tekst nasz uzasadnia Bożą praktykę, dlaczego Pan Bóg dyscyplinuje duchowo swoje dzieci. Ten tekst zakłada, tak dzieje się tak, dlatego że założenie jest, iż wszyscy normalni rodzice dyscyplinują swoje dzieci tutaj na ziemi. 7 werset mówi: bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. To były dobre czasy. Nie było syna, którego by ojciec nie karcił. Tu dotykamy bardzo drażliwego, politycznego tematu. Zakaz fizycznego karcenia dzieci. Ten zakaz będzie dalej poszerzany. Zakaz psychicznego znęcania się nad dziećmi. Zakaz ograniczania dostępu dzieci do rzeczy, które chcą. Są kraje, w których jest zakaz, że rodzice nie mogą ograniczać dostępu do informacji dla swoich dzieci. Czyli 12-letni syn będzie chciał oglądać striptease w internecie i tata mu nie może tego zabronić. W świetle takiego prawa. Zobaczmy, jaki to antychrześcijański jest kierunek. Pismo zakłada, że karcenie jest konieczne, jest normą. Dlatego, że dzieci są grzeszne, co świat odrzuca. I też dziecko potrzebuje przykładu, jak miłujący ojciec czy mama karci właśnie z miłości, bez znęcania się, bez wyładowania gniewu na dziecku. Jak karci, bo chce pomóc, bo chce korygować, bo chce poprawić. I to jest przygotowanie dziecka, żeby zrozumiało, kiedy Bóg zacznie je karcić. A co się dzieje teraz? Dzieciaki niekarcone, kiedy dostaną, nawrócą się i dostaną lanie od Pana Boga, nie będą rozumiały, co się dzieje. Czyli mamy do czynienia teraz z kampanią, która podważa wychowanie dzieci na przyjęcie Ewangelii i na przyjęcie życia chrześcijańskiego i tego zdrowego życia chrześcijańskiego. I niektórzy wierzący bardziej ufają świeckim autorytetom: oj, nie będę karcić fizycznie swojego dziecka, bo agresja rodzi agresję. To jest bardzo głupia wymówka, bo dziecko nie trzeba uczyć agresji. Ono jest grzeszne i agresja jest w nim. Także mamy tutaj temat do rozwinięcia przy innej okazji. Bardziej musimy ufać Bożemu Słowu, wychowywać i karcić nasze dzieci, niezależnie od tego, co mówią liberalne, świeckie autorytety. Nasz tekst kończy się wersetem: dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Jeśli nie rozumiemy zasady, dlaczego Pan Bóg, miłujący Bóg, karci, doświadcza swoje dzieci, to może to prowadzić do zniechęcenia, rozgoryczenia, osłabienia w wierze, braku takiej witalności w życiu chrześcijańskim. Stąd zachęta: wznieście opuszczone ręce, ręce uległy opuszczeniu, wzmocnijcie omdlałe kolana, kolana omdlałe, prostujcie ścieżki swoich nóg, czyli taki wierzący może już schodzić z Bożych ścieżek ze względu na to zniechęcenie, bo nie rozumie,
że kiedy Bóg karci, to znaczy, że miłuje. Jakich lekcji udziela nam dzisiejszy tekst? Takich praktycznych do zastosowania w życiu. Po pierwsze, Bóg wzywa nas do bezkompromisowego rozprawienia się z każdym grzechem. Rzecz jasna, znana, ale dzisiaj postrzegamy to jako walkę. Jako walkę z grzechem. Mamy po drugie nie lekceważyć Bożych napomnień. Kiedy mówimy o tym napomnieniu, że Bóg dzięki dyscyplinie wychowuje i okazuje swoją miłość, to też możemy w to wrzucić inne napomnienia słowa. Kiedy Boże Słowo mówi tak, to podchodzę do tego z szacunkiem, jako do najwyższego autorytetu i odrzucam inne autorytety. Nie lekceważmy Bożych napomnień. Kiedy patrzę na karierę niektórych ludzi, z którymi zaczynałem życie chrześcijańskie, to lubię przyglądać się temu, co stało się później, jak potoczyły się losy ich rodzin. I było różnie. Jedni trzymali się radykalnie Bożego Słowa. Poszli za Nim. Przyjęli chrzest, przyjęli prawdy biblijne, które znajdowali w Piśmie tak, jak one są. Nie kombinowali. Szli tak, jak czołg. I widać, że ich dzieci widziały ten radykalizm i poszły za tym. Oczywiście nie w 100%, ale generalnie taki kierunek. Ale były też rodziny, które swoją mądrość, swój spryt nakładały na Boże Słowo. No, to jest za radykalne. To w naszej kulturze mi nie pasuje. I zobaczcie, minęły lata. Ich dzieci zobaczyły tę postawę kompromisu wobec Słowa. I same zaczęły dostosować słowo do swoich zachcianek. A niektóre w ogóle dały sobie spokój z takim Bogiem, którego rodzice nie traktują poważnie. A więc to lekceważenie Bożych słów może przynieść dalekosiężne skutki, już nawet nie w naszym życiu. Spotkać się z jakimś karceniem, ale może przynieść gorzkie owoce w życiu naszych następnych pokoleń. Nie lekceważ napomnień Pana. Trzecie, jeśli Bóg nas karci, nie odpowiadajmy na to goryczą. Nie zadawajmy tego pytania: Panie Boże, za co takie dobre Twoje dziecko tak doświadczasz? Każdy z nas zasłużył na wieczne potępienie, więc znalazłoby się za co. Jeśli Bóg nas doświadcza, nie zniechęca się. To jest dowód, że On cię miłuje. I On chce cię widzieć bardziej uświęconym. Chce, żebyś uczestniczył w Jego świętości. Chce, żebyś nie utracił tej nagrody, którą dla ciebie przygotował. Niesamowitej nagrody. I w końcu, jak głosisz Ewangelię, nie koloryzuj. Są takie wersje uproszczonej Ewangelii. Życie chrześcijańskie jest wspaniałe. Tylko podejmij decyzję, wybierz Jezusa, a będziesz miał super. To jest Pan Panów, Król Królów, On ma wszystkie zasoby, rządzi wszystkimi sercami wszystkich dziewczyn, wszystkich chłopaków i tak dalej. No po prostu życie usłane różami, jak tylko się nawrócisz, jak tylko wybierzesz Jezusa. Nie koloryzuj. Wybierzesz Jezusa, wchodzisz na pole walki. Będziesz po stronie zwycięskiej, ale cały czas wróg działa. Będziesz pod obstrzałem. Więc kiedy, reasumując tę dzisiejszą lekcję, kiedy Pan Bóg nas doświadcza, potrzebujemy postawy nie jakichś mięczaków, którzy przy pierwszym cierpieniu wypisują się z kościoła. Potrzebujemy postawy Hioba, który mówi: choćby mnie zabił, i tak mu ufać będę. Choćby mnie zabił. Nie mam nic cenniejszego niż moje życie. Oczywiście, życie moich bliskich, tak. Ale jeśli mam taką postawę, choćbym miał nawet wszystko, co najcenniejsze stracić, to i tak będę ufał Bogu. Nie przelęknę się, nie wycofam się, kiedy Pan Bóg mnie koryguje, kiedy Pan Bóg chce mnie dyscyplinować. W moim życiu wczesnym, chrześcijańskim, tym największym dyscyplinowaniem to były sprawy sercowe. Co tylko zainteresowałem się jakąś dojrzałą, wspaniałą chrześcijanką, oddaną,
Pan Bóg ją zabierał. No i tak jeden przypadek po drugim, to trudno powiedzieć, że to statystyka tutaj się zgadza. No bo wiadomo, chłopakom raz wychodzi, raz nie. Co strzał, to pudło. No po prostu tragedia. Ale wykład Josha McDowella, gdzie był zacytowany fragment z psalmu: Bóg nie odbiera tego, co dobre tym, których miłuje. Utrzymywał mnie przy życiu chrześcijańskim. W tej nadziei, że widocznie to nie była dobra dla mnie. I zobaczcie, miał dla mnie najlepszą, moją ukochaną Felicyjkę. Także słuchajcie, warto ufać Bogu, nawet kiedy nas doświadcza. Amen. Powstańmy, uwielbijmy takiego Boga.